Kiedy ruszał samochodem spod sklepu, zauważył nadjeżdżających policjantów, przestraszył się i wjechał w mur. I miał się czego bać, był pijany i miał też dożywotnio zabrane prawo jazdy. Sobota, godzina 18:30, sklep przy ulicy Niepodległości w Wałbrzychu. Spod sklepu rusza samochodem 34-letni mężczyzna. Na widok policjantów gwałtownie skręca i uderza autem w mur. Wynik badania alkomatem jest jednoznaczny. 2,74 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. 34-latek, jak się okazało, miał też dożywotni zakaz kierowania pojazdami. Mężczyzna po raz kolejny stanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia. W tej chwili mężczyzna został objęty dozorem policyjnym. Z kolei do aresztu trafił 29-latek, który w piątek rozbił swój samochód na rondzie przy wałbrzyskiej palmiarni. Mężczyzna prawdopodobnie jechał za szybko i przejechał przez pas zieleni na środku ronda, ostatecznie zatrzymując się na latarni. Jego auto stanęło w płomieniach. Na szczęście zdążył wraz z pasażerem wysiąść z samochodu. Tu badanie alkomatem wykazało nieco ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Podobnie i w tym przypadku okazało się, że 29-latek miał zatrzymane przez sąd prawo jazdy. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia, dożywotni zakaz kierowania pojazdami i wysoka grzywna. Policja apeluje, piłeś, nie wsiadaj za kółko i zapowiada wzmożone kontrole. Nauczyciele chcą więcej zarabiać i nie wykluczają strajku. W ramach protestu przechodzą na zwolnienia lekarskie i zamierzają przeprowadzić referendum dotyczące strajku wśród pracowników oświaty. Jakie są postulaty nauczycieli? Podniesienie od 1 stycznia 2019 roku 1000 zł wszystkim pracownikom, tym pedagogicznym i tym niepedagogicznym. Ile obecnie zarabiają pracownicy oświaty? Po tych wyrównaniach, które po prostu wprowadziła pani minister, nauczyciel stażysta może zarabiać około 2400 zł brutto, a ten nauczyciel dyplomowany będzie zarabiał około 4000, z tym, że na rękę dyplomowany to dostanie około 3000 zł, natomiast ten nauczyciel stażysta z najmniejszym stopniem awansu zawodowego to będzie miał pensję w granicach 1800 zł. Jeśli nauczyciele opowiedzą się w referendum za strajkiem, rozpocznie się on 8 kwietnia. Piotr Rachwalski został nowym prezesem spółki celowej AquaZdrój Wałbrzych. Przez ostatnie 5 lat Rachwalski był prezesem Kolei Dolnośląskich. Piotr Rachwalski, menadżer i przedsiębiorca, ekonomista transportu. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami zajmującymi się transportem publicznym, drogowym i kolejowym. Założyciel i wieloletni prezes powołanego do życia w 1999 roku Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Założyciel i wieloletni prezes firmy przewozowej Nord Express, największej prywatnej firmy przewozowej na Pomorzu Środkowym. Od czerwca 2014 roku do stycznia 2019 roku prezes Kolei Dolnośląskich SA. W tym czasie spółka była najszybciej rozwijającym się przewoźnikiem krajowym w Polsce.